Polacy mają serce. Pod tym hasłem starsi i młodsi bawili się na warszawskim pikniku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z okazji Światowego Dnia Serca. Wszystko rozgrywało się w czterech strefach tematycznych – arteriach. Pierwsza z nich to zdrowe serce. Dla wielu była to wspaniała okazja do przeprowadzenia niezbędnych badań profilaktycznych. Zmierzenia ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu, wskaźnika BMI, a nawet wykonania EKG czy echa serca. W kolejnej arterii – aktywne serce. O tym, jak ważny jest zdrowy tryb życia, przekonywali trenerzy personalni oraz fizjoterapeuci. Chętni mogli wziąć udział w zajęciach fitness w plenerowej siłowni i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Wreszcie zdrowe gotowanie. Strefa kulinarna Gotuj z Sercem to wyjątkowe miejsce, gdzie nie tylko można było skosztować zdrowych przekąsek, ale też w rozmowie z dietetykiem dowiedzieć się, jak zmienić swoje nawyki żywieniowe. Inspiracji dostarczała Wyspa Kulinarna, na której wykwalifikowany szef kuchni Tomasz Królikowski prezentował magię zdrowego gotowania. W relaksacyjnym klimacie wygodnych puf strefy chillout uczestnicy mogli zatopić się w lekturze przygotowanej prasy, poddając się aromaterapii, podczas gdy najmłodsi buszowali w basenach z piłeczkami. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci było też laboratorium wirtualnego układu krążenia, no i oczywiście balony. Sercem wydarzenia była scena główna, na której prowadzący Marzena Rogalska i Conrado Moreno przeprowadzili ciekawe rozmowy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz gośćmi specjalnymi, m.in. Przemysławem Babiarzem, Krzysztofem Gojdziem, Tamarą Arciuch czy Bartkiem Kasprzykowskim. Edukować przez zabawę – taki był cel Światowego Dnia Serca. Masę pozytywnych emocji zapewniły koncerty gwiazd polskiej estrady, uwielbianego przez młodzież Dawida Kwiatkowskiego, zespołu Horyzont oraz Patrycji Markowskiej. Pozytywne emocje i duże zainteresowanie odwiedziło nas ponad 10 000 osób, zdają się potwierdzać. Polacy mają serce.